Cześć! Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach poznamy nowego, starego selekcjonera reprezentacji Polski. Odszedł Paulo Sousa, pojawiało się wiele nazwisk. Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, także wiele nazwisk zagranicznych, ale też polskich. Przede wszystkim z Czesławem Michniewiczem i Adamem Nawałką na czele. Wszystko jednak wskazuje na to, że Cezary Kulesza, nowy prezes PZPN, po tym jak rozstał się z Paulo Sousą, po prostu zakontraktuje Adama Nawałkę, ufając tym samym byłemu selekcjonerowi, że ten jest w stanie nas poprowadzić do zwycięstwa w barażach, a w konsekwencji do mundialu w 2022 roku w Katarze, który zaczyna się już za 10 miesięcy. Czy to jest dobry wybór, czy zły? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Przede wszystkim warto wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, że Cezary Kulesza przede wszystkim jest świetnym pod względem PR-owym. To znaczy, od początku tak naprawdę możemy zaobserwować w nim to, czego nie miał do końca Zbigniew Boniek, czyli gdzieś konsultowanie, pytanie się różnych źródeł, choćby Zbigniew Boniek tego wcale nie zrobił, jeśli chodzi o Paulo Sousę. Ostatnio zresztą pojawiła się taka wypowiedź w mediach, że o Paulo Sousie jako nowym trenerze reprezentacji wiedziały tylko dwie osoby, Zbigniew Boniek i Zbigniew Boniek, co tylko, można powiedzieć, dosadnie wyraża to, jakim prezesem był Zibi Top. To znaczy, był to człowiek, który ufa za bardzo swojemu nosowi, który gdzieś żyje w takiej tajemnicy i który chce być po prostu ekspertem. Cezary Kulesza doskonale wie, że ekspertem nie jest. Nie jest też postacią aż tak szanowaną jak Zbigniew Boniek, więc jedna taka decyzja Cezarego Kuleszy, jak właśnie Zbigniewa Bońka, jeśli chodzi o Paulo Sousę, po prostu skazałaby go na pożarcie. Dlatego też Kulesza od początku tak naprawdę nie ukrywał, że jest mu nie po drodze z Sousą. Od razu wyciekały te wszystkie informacje o spotkaniu prezesa PZPN z obecnym jeszcze wtedy selekcjonerem i tak de facto bardzo szybko, bardzo szybko doszło do załatwienia całej sprawy między PZPN-em a Paulo Sousą. Cezary Kulesza zachował się w tej sytuacji nienagannie, natomiast wciąż chciał on zachować odrębność i chciał zachować odrębność od Zbigniewa Bońka. Dlatego też w tym wypadku można powiedzieć, że po raz kolejny widać jego inteligencję, jeśli chodzi o PR po prostu, bo PR-em wygrał fotel prezesa PZPN, PR-em wygrał także sprawę z Paulo Sousą i PR-em także chce sobie kupić zaufanie polskich kibiców, właśnie kontraktując Adama Nawałkę. Adam Nawałka ostatnie 2 lata spędził tak naprawdę na odpoczywaniu od piłki, ostatnie de facto 3 lata, bo przecież zwolniony został z Lecha Poznań dość szybko. Jeden z zawodników właśnie tamtejszego Lecha powiedział, że miał w swojej karierze 40 trenerów i Adam Nawałka był właśnie 40, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że ten okres pracy Adama Nawałki od 2017 roku w reprezentacji, a później jeszcze w Lechu, to są po prostu niepowodzenia, to jest gdzieś przekombinowywanie, to jest komplikacja spraw dosyć prostych. A tak jak powiedział Johan Cruyff, piłka nożna jest sportem bardzo prostym, natomiast najciężej jest w nią prosto grać. I wydaje się, że właśnie dlatego Adam Nawałka po prostu przychodzi do reprezentacji Polski. To znaczy, żeby pewne sprawy wyklaryfikować, żeby pewne sprawy stały się proste, stały się jasne dla reprezentantów, którzy też za Paulo Sousy wydaje się, że byli nieco bardziej zagubieni. Adam Nawałka przede wszystkim to, co ma, to jest to, że to jest człowiek naprawdę bardzo, ale to bardzo skupiający się na detalu, ale też bardzo entuzjastyczny i wydaje się, że przede wszystkim on wnosi ten entuzjazm do szatni, natomiast sama jego osoba, tak jak zresztą mówił Kamil Glik w Hate Parku na kanale sportowym, już wniosłaby dużo entuzjazmu nie tylko do szatni, ale także do społeczeństwa, bo przecież każdy doskonale wie, że Adam Nawałka kojarzy nam się z Euro 2016. Zresztą ogólnie, kiedy popatrzymy sobie na selekcjonerów polskiej reprezentacji piłki nożnej w 2000, można powiedzieć w XXI wieku, przepraszam, to widzimy, że Adam Nawałka jest tak naprawdę jednym z niewielu jasnych punktów, choćby ostatnia dekada. Franciszek Smuda to jest kompletnie nieudany selekcjoner. Później jest Waldemar Fornalik, to samo. Później Adam Nawałka, z którym zaliczamy świetne Euro i tragiczny mundial w 2018 roku, natomiast wciąż jest to mundial, co już trzeba traktować jako sukces. Następnie jest Jerzy Brzęczek i Paulo Sousa, czyli kolejno lata stracone i siły Bayern. Zatem mamy do czynienia z gościem, który tak naprawdę przez opinię publiczną był kojarzony i jest kojarzony z jednym z niewielu sukcesów polskiej reprezentacji w przeciągu tak naprawdę nawet nie 20, nawet nie 30 lat, ale de facto od Orłów Kazimierza Górskiego. Wydaje się, że to właśnie za Adama Nawałki ten okres pracy selekcjonera był odbierany najbardziej pozytywnie. Poza tym Cezary Kulesza naprawdę zachowuje się niezwykle rozsądnie, nie tylko jeśli chodzi o rozpalenie tych kibicowskich
nadziei na powrót chwały za Adama Nawałki, ale także jeśli chodzi po prostu o pozostawianie sobie zawsze jakiejś opcji, bo pojawiały się takie nazwiska w kontekście reprezentacji Polski, jak choćby Marek Papszun, jak choćby Michał Probierz, jak na przykład Czesław Michniewicz. I być może to są nawet trenerzy lepsi od Adama Nawałki, przynajmniej tak jest moim zdaniem, bo Marek Papszun w ostatnich latach pokazuje, że to jest trenerski top, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą Polską. Jednakże Adam Nawałka przede wszystkim nie przychodzi tutaj jako straszak, ale przychodzi jako gość, który ma za zadanie wygrać z Rosją, potencjalnie też później wygrać na PGE Narodowym finał tych baraży i awansować na Mundial, a później zobaczymy, co się stanie w Lidze Narodów. Ten kontrakt nie byłby podpisany na dwa mecze, co jest już też opcją bardzo rozsądną, natomiast przede wszystkim byłby podpisany do zakończenia Ligi Narodów w czerwcu, a później z opcją ewentualnego przedłużenia na kolejne miesiące czy nawet lata, jeśli chodzi o współpracę Polski jako kadry w piłkę nożną oraz Adama Nawałki jako trenera. Zresztą też to jest o tyle opcja dobra dla wszystkich, że choćby Adam Nawałka nie chce być przecież traktowany jako strażak, jako ktoś, kto przychodzi i tak naprawdę jest tylko na dwa mecze, bo też jaki to byłby sygnał dla reprezentantów Polski, że to jest gość, do którego oni mogą nie mieć kompletnie szacunku i też, że Polski Związek Piłki Nożnej tak naprawdę traktuje tę sprawę krótkoterminowo. Natomiast jak to się ładnie mówi teraz w nowoczesnej piłce, te projekty muszą być zaplanowane długofalowo i wydaje mi się, że tutaj Adam Nawałka jest taką opcją idealnie pośrednią, bo jeśli się uda, to Cezary Kulesza zostanie pochwalony za to, że ściągnął takiego gościa, który już kiedyś pracował w tej reprezentacji, który wprowadził teraz Polskę na Mundial i jedziemy z Adamem Nawałką, bo to jest naprawdę świetny szkoleniowiec i świetny prezes Cezary Kulesza go wybrał. Natomiast jeśli się Adamowi Nawałce, załóżmy, nie uda, jeśli także w Lidze Narodów nie będzie tej poprawy wyników, to wtedy cóż, no wyszło jak wyszło, prawda? Paulo Sousa nas troszkę wystawił, wiadomo, kto zatrudnił Paulo Sousę. Ja chciałem zrobić to, co mogłem zrobić, czyli ściągnąłem Adama Nawałkę i później ewentualnie będzie można zatrudnić jednego z tych selekcjonerów, jednego z kandydatów tak naprawdę na selekcjonera, którzy już byli wymieniani teraz, to znaczy Marek Papszun czy Czesław Michniewicz, którzy potencjalnie mogą być właśnie twórcami takiego długofalowego projektu w polskiej reprezentacji piłki nożnej. To znaczy, jeśli byśmy, załóżmy, zatrudnili Marka Papszuna przed meczami barażowymi, później te baraże by nie wyszły, Liga Narodów też by nie wyszła, bo Papszunowi, załóżmy, ten początek ogólnie by nie wyszedł, to nie byłby udany start przygody tego trenera z reprezentacją Polski, tak samo mogłoby być z Czesławem Michniewiczem. Wtedy najprawdopodobniej reprezentanci Polski by uznali, że aha, okej, no to jest gość, który jednak przychodzi i niewiele nam dał. Mogłaby powstać spalona ziemia i też jeden z tych potencjalnych przyszłych kandydatów mógłby zostać po prostu spalony już na starcie przez Cezarego Kuleszę. Zatrudniając Adama Nawałkę, Kulesza daje sobie o tyle dużo, że po pierwsze to jest ruch PR-owy, po drugie reprezentanci go chcą, po trzecie chce go społeczeństwo, po czwarte tak naprawdę jest to opcja idealna na mecze barażowe, na to pół roku najbliższe dla polskiej piłki, które może być paradoksalnie kluczowe w kontekście tego, że awansujemy na Mundial czy nie, a co za tym idzie, jak będzie dalej wyglądać sprawa polskiej piłki. Natomiast jest jeszcze kilka ważnych aspektów, które trzeba przy temacie Adama Nawałki potencjalnie poruszyć. To znaczy choćby kwestia taktyki. Czy zagramy systemem z trójką obrońców, czy z czwórką? Bo wydaje się, że to jest największy kłopot polskiej reprezentacji w ogóle w ciągu ostatnich lat. To znaczy był taki mecz z Danią, przegrany 0-4 za kadencji Adama Nawałki w Kopenhadze, gdzie nie mieliśmy żadnych argumentów i chyba właśnie po tamtym meczu, zresztą na pewno, trener duńskiej reprezentacji powiedział, że Polacy są bardzo łatwi do rozczytania, że Polacy są bardzo schematyczni. I właśnie wtedy Adam Nawałka porzucił granie tym swoim sprawdzonym systemem 4-4-2 z Bilikiem, który się cofa, i z dwoma szybkimi skrzydłowymi i zaczął kombinować z systemem z trójką obrońców. Tak naprawdę do Mundialu w Rosji nie wiedzieliśmy, które ustawienie jest naszym takim podstawowym, czy to 3-5-2, czy 3-4-3, czy może 4-4-2, albo 4-2-3-1, który już znaliśmy wcześniej. I tak wydaje się, że przebimbaliśmy mniej więcej ten czas do Mundialu w Rosji, zastanawialiśmy się, którym ustawieniem potencjalnie mamy zagrać i de facto także na Mundialu w Rosji zagraliśmy dwoma tymi formacjami. Nie wiedzieliśmy do końca jak, co i kiedy mamy
robić. I także dzisiaj wydaje się, że jest to najpoważniejszy problem. To znaczy, czy mamy grać 4-4-2, czy 3-5-2. Mi się jednak mimo wszystko wydaje, że zagramy ustawieniem z trójką obrońców. Przede wszystkim dlatego, bo Adam Nawałka będzie miał niezwykle mało czasu, żeby wprowadzić coś nowego do tej kadry. To będzie bardzo krótki okres, gdzie przede wszystkim będą jednak działały te automatyzmy z tego czasu pracy Paulo Sousy. A wiemy, że Portugalczyk stosował ustawienie 3-5-2 z wahadłowymi, także wydaje się, że Adam Nawałka tutaj akurat przy taktyce szperać nie będzie. Natomiast to, co jest ważne w tak krótkim odstępie czasu, to jest głowa. To znaczy przy barażach w Rosji przede wszystkim będzie grał mental, przede wszystkim będzie grało przygotowanie psychiczne i dlatego też bardzo ciekawą kandydaturą w kontekście sztabu Adama Nawałki może być Łukasz Piszczek. To znaczy, oczywiście, przynajmniej ja sam podchodzę do tego o tyle sceptycznie, że wydaje mi się, że Łukasz Piszczek po prostu jeszcze nie chce włączać się aż tak aktywnie w pracę, powiedzmy, trenera, czy też w swoją przygodę z trenerką ogólnie. Natomiast z tego obozu Adama Nawałki podczas pracy w reprezentacji Polski jeszcze w czasach, można powiedzieć, 2017-18, w tych latach było słychać takie głosy, że jeśli Łukasz tylko będziesz chciał kiedyś zacząć przygodę z trenerką, to ja ci pomogę. I w tym momencie tak naprawdę Łukasz Piszczek wydaje się, że byłby o tyle dobrym elementem dodanym do naszej kadry, że byłby to po pierwsze pomost między Adamem Nawałką a drużyną, po drugie byłby to taki katalizator, jeśli chodzi o atmosferę w drużynie. To jest gość, który się słucha, to jest gość, który przede wszystkim analizuje, ma świetny mózg taktyczny, co podkreślał wielokrotnie tak naprawdę każdy, kto z nim współpracował, a także który naprawdę ma posłuch wśród swoich kompanów i który wydaje się, że jest przede wszystkim autorytetem dla wielu piłkarzy, bo umówmy się, że ten trzon drużyny jest wciąż w dużej mierze niezmieniony względem tego, co opuszczał Adam Nawałka. Dlatego też wydaje mi się, że Łukasz Piszczek może być o tyle istotny właśnie w kontekście tego mentalu, właśnie w kontekście tego, że w Rosji przede wszystkim będziemy grali głową, będziemy grali tym, czy będziemy dojrzali, czy nie. I wydaje mi się, że Łukasz Piszczek może dać taki dodatkowy boom tej reprezentacji już po tym, co da stricte Adam Nawałka, który oczywiście także samą swoją osobą, samą swoją prezencją może przypomnieć reprezentantom o ich najlepszych latach i może wnieść troszkę entuzjazmu. Ponadto tak naprawdę warto wspomnieć o tym, że Adam Nawałka doskonale wiedział od samego początku, że to on jest faworytem. Zresztą ostatnie 2-3 tygodnie były selekcjoner spędził na Malediwach, gdzie rzekomo miał odpoczywać, natomiast źródła bliskie selekcjonerowi, być może przyszłemu reprezentacji Polski, donoszą, że de facto jest, by to nie były wczasy, że Adam Nawałka cały czas pracował, że Adam Nawałka cały czas gdzieś analizował, już siedział, już się kontaktował, choćby z Hubertem Małojejskim, czyli analitykiem PZPN, że także dopytywał wszystkich ludzi, co może zrobić, żeby było lepiej i żeby doprowadzić Polskę na Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Dlatego też wydaje mi się, że Adam Nawałka jest po prostu świadom tego, jak wielka szansa go spotyka, bo to może być tak naprawdę jego trenerski last dance. To znaczy jest to raczej człowiek, który już doskonale sobie zdaje sprawę, że nie potrzebuje już żadnych większych emocji. Przychodzi teraz poratować swoją starą drużynę, przychodzi poratować tak naprawdę reprezentację Polski, a więc cały polski futbol, bo wydaje mi się, że ogólnie Mistrzostwa Świata w Katarze są wydarzeniem bardzo, ale to bardzo istotnym dla przebiegu całego polskiego futbolu w kontekście szkolenia, pieniędzy i tak dalej, a także kadencji Cezarego Kuleszy, którego tutaj za tę sytuację bym bardzo, ale to bardzo pochwalił, bo jest to sytuacja tak naprawdę win-win. To znaczy Adam Nawałka nic nie może stracić, co najwyżej zostanie potraktowany jako gość, który jest już po prostu wypalony zawodowo, który nie wniesie już nic nowego do polskiej piłki. Natomiast wydaje się, że w tej sytuacji nie ma lepszego kandydata właśnie od Adama Nawałki. Natomiast Cezary Kulesza, wiadomo, że zachował się bardzo dobrze z Paulo Sousą, także wybrał najlepszego kandydata, bo na ten moment trzeba to sobie ustalić i trzeba będzie pamiętać te słowa, że nie będzie lepszego gościa i nie ma lepszego gościa do objęcia selekcjonera, do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski niż Adam Nawałka. I także po prostu wydaje mi się, że PR-owo przede wszystkim Cezary Kulesza jest absolutnie top w porównaniu do Zbigniewa Bońka, więc brawo panie prezesie i oby tak dalej, oby Adam Nawałka nie został z nami tylko na te 2 mecze barażowe czy Ligę Narodów, tylko żeby poprowadził nas do Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Czy tak się stanie, czy nie, przekonamy się 25 marca w meczu
z Rosją, natomiast wciąż czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie, czy Adam Nawałka zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Siema!